Rafał Wojnarowski, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Telewizji Miejskiej Ropczyce. W piątek 29 maja zakończyła się akcja Szyjemy maseczki dla mieszkańców miasta i gminy Ropczyce. Wzięło w niej udział aż 120 osób. Akcja maseczkowa okazała się wielkim sukcesem. Wszystko to za sprawą ludzi dobrej woli z terenu naszej gminy, którzy chcą i potrafią pomagać. Zakończyliśmy akcję szycia maseczek. Podczas tych kilkunastu dni trwania naszej akcji uszyto 5000 maseczek. Szyło te maseczki aż 120 osób. Oczywiście te osoby były rozmieszczone w różnych punktach na terenie naszej całej gminy. Bardzo dziękuję za społeczną pracę, za wsparcie naszej akcji. Akcja szycia maseczek dla mieszkańców miasta i gminy Ropczyce powstała z inicjatywy burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka. Zostały zakupione maszyny, a pierwsza partia materiału została sfinansowana przez radnych Rady Miejskiej w Ropczycach. W ostatni tydzień akcji odwiedziliśmy Dom Kultury w Brzezówce, gdzie panie z klubu seniora uczestniczyły w tej inicjatywie od samego początku. Kłaniam się z klubu seniora z Brzezówki. Chciałam się pochwalić, że naszyłyśmy dużo maseczek. Jesteśmy bardzo zadowolone, że mogłyśmy pomóc. I teraz bardzo tęsknimy za spotkaniami większymi, bo tak się nam jednak nudzi. Było wcześniej tak częściej i więcej, a teraz no to niestety jest nam smutno, no ale jakoś to przeżyjemy. Myślimy, że to niedługo się skończy i że będzie wszystko dobrze. Ja życzę również wszystkim seniorom wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim. W Brzezówce w akcję włączyły się także panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Dom Kultury w Brzezówce przyłączył się do akcji Szyjemy maseczki w gminie Ropczyce. Pomogło nam około 15 osób. Były to panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lubzinie, a także panie z naszego lokalnego klubu seniora. Łącznie uszyłyśmy ponad 600 maseczek, z czego połowa została już wydana chętnym mieszkańcom Brzezówki i Lubziny. Zapraszamy wszystkich chętnych do odebrania reszty maseczek i będziemy na bieżąco szyć nowe zapotrzebowanie. Panie z klubu seniora zawsze są skore do pomocy. Również i tym razem nie trzeba było ich namawiać do działania. Bardzo, bardzo chętnie seniorki przychodziły, pomagały i szyły. I było bardzo fajnie. W akcji szycia maseczek udział wziął również Dom Kultury w Ropczycach-Witkowicach. W akcję Szyjemy maseczki w gminie Ropczyce, tutaj w Domu Kultury w Witkowicach, włączyło się kilka organizacji, którym bardzo serdecznie dziękujemy. I były to Koło Gospodyń z Witkowic, klub seniora również funkcjonujący tutaj w Domu Kultury w Witkowicach oraz Koło Gospodyń z osiedla Brzyzna. Było to łącznie kilkanaście osób, które pomagały szyć maseczki, wspierały tą akcję. Łącznie blisko 900 maseczek uszyły panie właśnie jako wolontariuszki. Zainteresowanie akcją na osiedlu Witkowice było spore. Akcja maseczkowa cieszyła się dużym powodzeniem, tym bardziej, że maseczki szyliśmy wielorazowego użytku, bawełniane, z kieszonką i miejscem na dodatkowy filtr. Jeśli ktoś chciał, mógł zastosować włókninę medyczną, flizelinę, a nawet zwykłą chusteczkę, którą później wyrzucamy. Maseczki bawełniane pierzemy w 60 stopniach i będą nam służyć dotąd, dopóki się już całkowicie nie zniszczą. Natomiast każdy może taką maseczkę uszyć, jeśli ma maszynę i chętnie tutaj panie, które u nas szyły, dzieliły się też tymi informacjami. Zniesiony niedawno nakaz zasłaniania ust i nosa na świeżym powietrzu bardzo ucieszył również mieszkańców miasta i gminy Ropczyce. Miejmy nadzieję, że mimo tej akcji maseczkowej i tego obowiązku, który mieliśmy, ponieważ od 16 kwietnia jako mieszkańcy kraju musieliśmy je nosić, nie będziemy wkrótce musieli tego robić, no i że nam się już nie przydadzą. Wspólnymi siłami udało się wyprodukować prawie 5000 maseczek. Serdecznie dziękujemy za społeczną pracę tak wielu osób zaangażowanych w tę inicjatywę. Gdy tylko będzie taka potrzeba, akcja szycia maseczek dla mieszkańców miasta i gminy Ropczyce zostanie wznowiona. W miniony piątek, 29 maja, odbyła się 22. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Była to druga sesja w historii ropczyckiego samorządu przeprowadzona w formie zdalnej.
Jak powiedział nam Grzegorz Bielatowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach, panująca w naszym kraju epidemia nie zaburzyła w żaden sposób działalności organu uchwałodawczego naszej gminy, jakim jest Rada Miejska. W trakcie piątkowych obrad, prowadzonych w trybie zdalnym, podjęto kilka ważnych uchwał. Od poniedziałku, 1 czerwca, wracają opłaty w strefie płatnego parkowania w Ropczyckim Rynku. Uchwałę w sprawie wznowienia opłat za postój radni przyjęli bez głosu sprzeciwu. Kolejny ważny moment obrad to zmiana uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Ropczyce. Szczególną dyskusję wzbudziła także zmiana uchwały w sprawie otrzymywania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ropczycach. Co ważne, większość z rozpatrywanych uchwał spotkała się z pozytywnym odbiorem radnych. W piątym punkcie porządku obrad, nazywanym Sprawy Różne, radni chętnie zabierali głos. Wiceprzewodnicząca Ropczyckiej Rady Miejskiej Teresa Rachwał wyraziła wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu akcji Szyjemy Maseczki w gminie Ropczyce. Radny Dariusz Herbut zwrócił z kolei uwagę na przejście podziemne przy dworcu PKP na Czekaju, które, jak twierdzi, wymaga szczególnej interwencji. Uwagi co do tej kwestii miał również radny Andrzej Rachwał. Najprawdopodobniej podczas kolejnej sesji radni spotkają się już w normalnym, stacjonarnym trybie. Przypominamy, że transmisję sesji Ropczyckiej Rady Miejskiej można oglądać na żywo w serwisie YouTube na kanale Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce. Jest to lekki wóz strażacki marki Volkswagen Crafter. Nowy nabytek w ostatnich dniach został zaprezentowany burmistrzowi Bolesławowi Bujakowi, zastępcy Markowi Misiurze oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej Grzegorzowi Bielatowiczowi. 4 lipca bieżącego roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie zamierza dokonać poświęcenia i przekazania wozu. Całkowita wartość zakupu samochodu to 370 200 zł. Dużą część pieniędzy, blisko 250 000 zł, gmina Ropczyce pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy. W chwili zakupu całość kwoty pokryła gmina. Z 67 wniosków złożonych przez podkarpackie samorządy do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie dofinansowanie uzyskało 65 prawidłowo napisanych. Ropczycki wniosek zajął bezpieczne miejsce w środku tabeli. Lubzińska jednostka, działająca w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, podejmuje szereg obowiązków i zadań związanych zarówno z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, jak również z zakresu ratownictwa drogowego i medycznego. Nowoczesny sprzęt sprawi, iż jednostka OSP będzie mogła skuteczniej pomagać poszkodowanym w wypadkach samochodowych, pożarach czy powodziach. Projekt, w ramach którego został zakupiony samochód, realizowany jest przez gminę Ropczyce w partnerstwie z OSP Lubzina na podstawie umowy partnerskiej z marca 2019 roku. Nowy sprzęt medyczny trafił do Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Jest to już kolejne wsparcie, jakie otrzymał sędziszowski szpital w ostatnim czasie. Końcem minionego tygodnia nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu medycznego, który został ufundowany przez 8 radnych powiatowych z klubu Porozumienie Samorządowe oraz Samorząd i Gospodarka. Tym razem był to zestaw specjalnych masek do wentylacji nieinwazyjnej D-Max Zero, które we współpracy z respiratorami pozwolą utrzymywać funkcje oddechowe pacjentów. Koszt jednej sztuki to około 1600 zł. Jak mówi Adam Pachlita, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Ropczyckiego Zespołu Opieki Zdrowotnej, wszystko zaczęło się od respiratora, który ufundował ropczycki samorząd. Jest to miła chwila, bo przyjechali do nas z bardzo wydatnym wsparciem, podarunkiem, który tu Państwo widzą, stoi obok mnie. Ale nim oddam głos panu przewodniczącemu, panu Wiesławowi Ryglowi, to przypomnę, że miesiąc temu tutaj przed budynkiem tego naszego szpitala dziękowaliśmy radnym gminy Ropczyce na czele z panem Bolesławem Bujakiem, który zrobił taką pierwszą wpłatę, przekazał na
zakup respiratora, kwotę 100 tysięcy złotych. Respirator ten będzie celowany na salę intensywnego nadzoru oddziału naszego chorób wewnętrznych. Później posypała się cała lawina ludzi dobrej woli, którzy wpłacali różne kwoty, kupowali różny sprzęt, począwszy od drobnych po bardzo znaczących. Muszę tutaj z tego miejsca podziękować małżeństwu, pani Barbarze i panu Leonowi Marciniec, którzy dokonali z własnych środków wpłaty kwoty 50 tysięcy złotych. Będzie to kwota wykorzystana na zakup sprzętu medycznego dla tego szpitala. Później z inicjatywy radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość został zakupiony urządzenie do ozonowania powietrza zarówno w ambulansach zespołów ratownictwa medycznego, jak również pomieszczeń szpitalnych, takim jakich jest izba przyjęć, dwie izolatki, które w przypadku, gdyby do nas trafił pacjent podejrzany, a już może chory, no to wtedy takie urządzenie jest nam bardzo przydatne, powoduje przydatne, dlatego że można tym urządzeniem zrobić oczyszczenie takiego pomieszczenia. Radni powiatowi szczególnie są nam bliscy z uwagi na to, że oni z racji pełnionych funkcji znają sytuację finansową ZOZ-u i tego szpitala, dlatego inicjatywa, która płynie z ich strony, jest dla nas wyjątkowo cenna. Mimo iż radni powiatowi dokonali zamówienia już ponad miesiąc temu, sprzęt dotarł dopiero końcem maja. Czekamy na ten sprzęt już ponad miesiąc czasu, ale żeby go zamówić, żeby go zakupić, najpierw zasięgnęliśmy języka u specjalistów, u anestezjologów. Dowiedzieliśmy się, że takich masek do tej pory nasz szpital nie posiadał, że one mogą ratować życie przy ostrych niewydolnościach i są bardzo pomocne jako osprzęt do współpracy z respiratorami. Dlatego dzisiaj cieszymy się, że wreszcie te maski dojechały, są certyfikowane, są sprawdzone. Ostatnie elementy dotarły dosłownie w ciągu ostatnich kilku dni. Dzisiaj jestem tutaj z Państwem, z koleżanką Marzenką Cielec z klubu Samorząd i Gospodarka, z kolegą Jurkiem Kiewałą z klubu Porozumienie Samorządowe. Nie ma wśród nas jeszcze kilku kolegów, Marcina Świerada, Józefa Drozda. Nie ma również wśród nas Jurka Niedzielskiego i Piotrka Bały, ale to wszyscy razem uznaliśmy, że złożymy się w takiej składce obywatelskiej do kapelusza, dokonamy takiego zakupu prywatnie. Ten zakup już jest dzisiaj, bardzo się z niego cieszymy. Mamy nadzieję, że w tym łańcuchu ludzi dobrej woli nie będziemy ostatnimi. Bardzo dziękujemy wszystkim innym fundatorom, wszystkim innym sponsorom. Zapraszamy kolejnych i liczymy, że wspólnie, razem, takimi obywatelskimi inicjatywami, również poprzez przedsiębiorstwa, również poprzez osoby prywatne, damy radę pokonać pandemię i poprawimy poziom bezpieczeństwa w naszej ochronie zdrowia. Maski pełnotwarzowe Dimax Zero mogą służyć pacjentom poddawanym wentylacji wspomaganej na oddziałach ratunkowych, szpitalnych, na pogotowiu i w domach, łącząc je ze źródłami mieszanin gazowych lub urządzeniami do resuscytacji. Praktycznie nie skłamię, jeżeli powiem, że 99% pacjentów, którzy do nas trafiają, wymagają wentylacji respiratorem, czyli respiratoroterapii. Są to pacjenci w najcięższym stanie, stanie zagrożenia życia. My walczymy nie tylko o ich przeżycie, ale także o jakość ich życia, żeby maksymalnie skrócić ich pobyt w oddziale intensywnej terapii, żeby zwiększyć ich szanse na przeżycie, ale żeby przywrócić tych pacjentów do takiego funkcjonowania, jakie mieli sprzed zachorowania, czyli żeby zwiększyć, no, poprawić jakość ich życia, może nie poprawić, ale przynajmniej nie pogorszyć ich stanu dotychczasowego. To zapewnia nam między innymi możliwość wentylacji nieinwazyjnej. Sama nazwa już, wentylacja nieinwazyjna,
mówi o tym, że stosujemy taką terapię mniej inwazyjną, bardziej komfortową dla pacjenta. Jak to wygląda? Dotychczasowa wentylacja z użyciem intubacji, czyli wprowadzenia rurki takiej dotchawiczej, wiązała się z dużym dyskomfortem dla pacjenta. Była obciążona licznymi powikłaniami. Przedłużała tą wentylację, przedłużała pobyt pacjenta w oddziale intensywnej terapii. Jest grupa pacjentów, której po prostu możemy tej terapii oszczędzić, takiej inwazyjnej, bardzo agresywnej dla pacjenta. To jest właśnie ta wentylacja nieinwazyjna za pomocą szczelnie przylegającej maski twarzowej, przez którą możemy prowadzić normalnie wentylację respiratorem, czyli wentylację mechaniczną. I zakup dużej ilości masek, które muszą być anatomicznie dobrane do pacjenta, jak gdyby zwiększa skuteczność tej wentylacji. Z drugiej strony pozwala nam na zwiększenie komfortu tego pacjenta. On musi z nami współpracować w jakiś sposób. Ta maska musi być też dobrana w ten sposób, żeby pacjent tą maskę tolerował i akceptował. To jest bardzo dobry sprzęt wielokrotnego użycia, niestety kosztowny, ale myślę, że to się wszystko przełoży również w wymiarze ekonomicznym, ponieważ skracając pobyt pacjenta, poprawiając jego jakość, zwiększając częstość przeżycia, no też działamy na zasadzie jak gdyby komfortu tego pacjenta i komfortu również rodzin. I chciałam ze swojej strony podziękować Państwu za zakup tych masek w imieniu całego personelu, w imieniu pani ordynator Agaty Hany, której nie ma tutaj z nami, ale również dziękuję Państwu radnym za zakup tych masek, o które żeśmy się bardzo starali. A przede wszystkim chciałam podziękować w imieniu pacjentów i w imieniu rodzin, którym po prostu będziemy służyć tym sprzętem. Myślę, że to wszystko nam się sprawdzi. Już kilkakrotnie stosowaliśmy terapię nieinwazyjną z bardzo dobrymi efektami i myślę, że to wszystko się bardzo skutecznie przełoży na poprawę jakości naszych usług. Koszt zakupu wyniósł łącznie około 8 tysięcy złotych. Radni nie kryją radości z faktu, iż mogli pomóc. Ja tylko może krótko dodam, bo też tak od strony technicznej się przygotowałem. Oczywiście tutaj nie chcę wchodzić w kompetencje pani doktor, ale jedną maseczkę można użyć 11 razy, więc myślę, że ta ilość maseczek pozwoli na obsłużenie wielu pacjentów. Chciałem jeszcze dodać, bo tutaj rozmawialiśmy jeszcze tam w kuluarach, Wiesiek nie wymienił, jeszcze Wiola Czemarnik, też radna powiatowa, tutaj uczestniczyła jak gdyby w zakupie tych maseczek. Myślę, że jednak w tym wszystkim jest najważniejsze to, że to była taka oddolna inicjatywa w takim naprawdę trudnym czasie tej panującej jeszcze pandemii. Miejmy nadzieję, że te maseczki, które dzisiaj nosimy, niedługo znikną z naszych twarzy. Takie są już tutaj też zapowiedzi rządu. Myślę, że pozwoli nam to już wrócić do normalności. A to niech będzie, ale żeby było jak najmniej wykorzystywane w dobrym tego słowa znaczeniu. Zestaw 5 sztuk specjalistycznych pełnotwarzowych masek umożliwi ich wielokrotne użycie i utrzymywanie funkcji życiowych dzieci i dorosłych. O ten bardzo potrzebny sprzęt apelował personel medyczny Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentów koncertu uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha, który odbył się w czerwcu minionego roku.
zabłądzę znów i nie znajdzie mnie nikt. Z tobą nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy. Patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem, jak cię zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz. W wydaniu wiadomości to już wszystko. Przypominam, że nasz program mogą Państwo oglądać w telewizji kablowej Telnet oraz Multimedia na kanale 226 w serwisie YouTube oraz na Facebooku. Do widzenia!